zawracania. Oczywiście podczas egzaminu będą zawracania. Zawracania mogą się odbywać w miejscach przeznaczonych do tego oraz na skrzyżowaniach. Przepisy dają nam pewną dowolność w zachowaniu się podczas tego zawracania, jednak na potrzeby szkolenia i żeby to było jasne dla ludzi, którzy dopiero się uczą, ja to traktuję w ten sposób, że zawracania możemy dokonywać na wyznaczonych miejscach oraz na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i bez. Jeżeli mamy skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, zawracamy na krótko. Jeżeli bez sygnalizacji świetlnej, zawracamy na szeroko, na długo. Jeżeli w miejscu przeznaczonym dowolność. I tutaj będziemy zawracać na pierwszym możliwym miejscu. Poszukamy sobie lewego pasa. Oczywiście tak jak w przypadku zatrzymywania się, egzaminator nie powie nam tutaj, tylko proszę zawrócić w pierwszym możliwym miejscu. Jedziemy, on nam daje pierwszeństwo. Przepuszcza nas. Widzimy ze znaków poziomych pionowych wynika, że nie możemy tu zawracać, więc na skrzyżowaniu nie zawracamy. I tutaj za skrzyżowaniem na wysokości transbudu jest miejsce przeznaczone do zawracania i tu będziemy zawracali. Podczas zawracania dużym pojazdem należy pamiętać, zawracamy z lewego pasa i trzymamy się swojego pasa, bo są tacy kierowcy, którzy zjeżdżają troszeczkę na prawy pas, a my nie możemy przekroczyć tej linii przerywanej, bo mamy jechać jednym pasem, nie dwoma. I tutaj widzimy taki przesmyk, miejsce przeznaczone do zawracania. I zrzucamy sobie jeden bieg w dół. Można było nawet trójkę, nie uciekamy na prawy pas i kręcimy sobie spokojnie. I jedziemy, jedziemy. Oczywiście wybierając prawy pas, ponieważ nie jest to wyjątek. Pojedziemy na wprost i tutaj znowu pada polecenie. Proszę zawrócić w pierwszym możliwym miejscu. Czy na tym skrzyżowaniu jedziemy, 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 bo my wozimy się. Czy na tym skrzyżowaniu możemy zawracać? Nie. Mamy nakaz jazdy na wprost z obu pasów, z prawego pasa możemy skręcać w prawo. Dopiero ruszamy wtedy, kiedy ruszy auto przed nami, żeby nie robić tego za wcześnie. I gaz, 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 gaz. Piątka, żeby pokazać, że widzimy ograniczenie i następny bieg mam dociągnąć do 50 i teraz mamy ograniczenie do 40. Jedziemy, jedziemy śmiało, śmiało. Spojrzenie w licznik, przyhamowanie, redukcja, bieg niżej, jedziemy 40. Tu możemy zawracać? Nie możemy. I ograniczenie do 40 jest do tego skrzyżowania i gaz i następnym, mimo że będziemy zaraz hamować, egzaminatorowi pokazujemy, że widzę do tego. Na tym skrzyżowaniu będziemy mogli zawracać?
Nie, lewy pas jest tylko i wyłącznie do skrętu w lewo, więc jedziemy dalej. Szukamy następnego skrzyżowania, gdzie będzie możliwość skrętu w lewo. Teraz rozumie pan, że jeżeli przejedziemy koło tej 40 cały czas kulając się, że tak powiem, czy tosząc się na 40 na godzinach, to nawet egzaminatorowi nic nie pokażemy. A tak przyspieszając, zwalniając, pokazujemy, że widzę ograniczenie, umiem na nie reagować, wiem, do którego momentu ono obowiązuje. Nie wiem, skąd ich znam. Mamy przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i następne skrzyżowanie. Czy na najbliższym skrzyżowaniu będzie można zawracać? Widzimy tutaj tablicę po prawej stronie. Nie, bo lewy pas jest tylko i wyłącznie do skrętu w lewo. Po to te tablice są wcześniej ustawione, żebyśmy mogli zaobserwować, w jaki sposób trzeba się ustawić do którego manewru. I tutaj jedziemy. Widzi pan już tablicę? Tak. Można? Czyli szukamy lewego pasa i zawracamy. Jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc będziemy zawracać na krótko, na ciasno. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną najczęściej znaki poziome na jezdni narzucają nam sposób zawracania. Byłem jakiś miesiąc temu w Krakowie, gdzie prowadziłem warsztaty dla doskonalenia zawodowego dla instruktorów, i tam wszelkie miejsca do zawracania na drogach, gdzie jest pas rozdzielczy, mają malowane, wyznaczone pasy, także tam nie ma żadnej dowolności. Wszystko narzucają nam znaki poziome. I po zawróceniu, który pas wybierzemy sobie? Prawy. Nie jest to wyjątek. Prawy. Wyjątki wszystkie omówiliśmy. I troszeczkę za ostro, bo zaliczyliśmy krawężnik, no ale jesteśmy na etapie nauki i w dalszej części wyeliminujemy te błędy.